3 maja wspominamy błogosławionego Edwarda Józefa Roussas, biskupa. Edward Józef urodził się 15 lutego 1830 roku w Suzie niedaleko Turynu, w pięknym włoskim Piemoncie, jako 5. z 7 dzieci. Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, jednak jego młodość nie była szczęśliwa. Jego ojciec popełnił samobójstwo, gdy Edward miał 15 lat. Nieco później jego brat zmarł w szpitalu psychiatrycznym, a siostra była chora na padaczkę. Dla wrażliwego Edwarda były to bolesne przeżycia. On sam nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem. Początkowo uczyli go nauczyciele domowi. Gdy miał 10 lat, został wysłany do szkoły w Turynie. Od dziecka pragnął być misjonarzem, ale ze względu na słabe zdrowie nie było to możliwe. W wieku 17 lat wstąpił do seminarium duchownego w Suzie. 7 lat później, w wieku 24 lat, przyjął święcenie kapłańskie w Nicei na terenie Francji. Zafascynowany był świętym Franciszkiem z Asyżu, naśladował jego ubóstwo, a także jego gorliwość w pracy duszpasterskiej. Jako kapłan Edward pracował w Suzie, jako kapelan więzienny pomagał chorym, starym, ubogim, a szczególnie ubogim dziewczętom. Cały swój majątek przeznaczył na potrzeby ubogich. Dbał nie tylko o ich potrzeby materialne, ale przede wszystkim o potrzeby duchowe. Był znanym spowiednikiem. Do jego konfesjonału przychodzili ludzie z daleka. W 1862 roku otworzył schronisko dla opuszczonych dziewcząt, a w 1874 roku założył zgromadzenie zakonne o nazwie Siostry Franciszkanki Misjonarki z Suzy, które opiekowały się dziewczętami. 24 lutego 1878 roku został konsekrowany na biskupa Suzy. Swoją posługę biskupią sprawował bardzo gorliwie i ofiarnie. Odwiedzał często pieszo ludzi mieszkających w górach, dla nich sprawował sakramenty święte, głosił im Słowo Boże. Do swojej diecezji zaprosił księży salezjanów, przyjaźnił się ze świętym Janem Bosco. Edward był przy jego śmierci i uczestniczył w jego pogrzebie. Ponadto zaprosił też ojców franciszkanów i braci szkolnych, powierzył im pracę wśród młodzieży. Jako biskup wydał drukiem katechizm wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wydawał też gazetę w swojej diecezji. Przy bardzo aktywnej działalności nie zaniedbywał posługi w konfesjonale. Zawsze czekali na niego ludzie i głoszenia kazań. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Gdy umierał 3 maja 1903 roku w wieku 73 lat, zebranych przy nim zachęcał do chwalenia Pana Boga i dziękowania Mu za wszystko. 14 lipca 1991 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił Edwarda błogosławionym. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika błogosławionego Edwarda Józefa biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.